Siemano ludziska, nowy odcinek Skull to Arms, Gates of Hell, Osfront na modzie Valor. I na wstępie chciałem wam powiedzieć, że nie ma co się bać, jak przegramy, to będzie nowa ankieta, nowa frakcja i zagramy tym razem na nowych mapach, jak tylko mi pozwoli tutaj mod. I muszę powiedzieć wam, że co chwila aktualizują tą grę. Ciągle są jakieś, z jednej strony to dobrze, bo są nowe poprawki, nowe jakieś tam poprawiają błędy i tak dalej. Ale jest problem coś nagrać, bo cały czas trzeba aktualizować tą grę, a to nie jest tak, że zajmuje to minutę, tylko zazwyczaj do paru godzin, bo to jest dosyć dużo giga. No i tak to jeszcze co wam chciałem powiedzieć. Na pewno też w nowych mapach będziemy też grali, bo na tej Finlandii, z tą Finlandią, z tym dodatkiem Talvisota widzę, że wam się podoba, co też jest moim zdaniem ekstra. Mega mapy mają, naprawdę. I dzisiaj będzie obrona na mapie Wzgórza. Musimy kupić na pewno jakiegoś Boforsa, żeby ochronić się. Czyli tak, bo już widzę, że mamy mało miejsca, trzeba kupić etap wezwań 3. Resztę punktów przeznaczymy sobie na Tygrysa. Mam nadzieję, że zdobędziemy troszkę tych punktów. Jak nie, no to co, zbieramy po prostu. Tego Boforsa sobie kupujemy. Nowe osoby chciałem zachęcić do subskrypcji. Dzięki temu wspieracie mój kanał, szybciej się rozwija, jesteście na bieżąco z odcinkami, nic wtedy nie przegapicie. No, trochę my tego miejsca mamy. No i mówię, z tymi punktami to tam też nie ma co się bać, na spokojnie jakoś, mam nadzieję, że nie zniszczą nas aż tak szybko. Jakoś to tam będzie. No i mamy jeszcze 400 punktów, kurczę, co byśmy tutaj mogli jeszcze wziąć? Tu mamy 3 moździerze, mamy tu Schwarzlose, Bofors, no to też na daleko. Tu już będzie w sumie chyba 8 albo 7 mapka, zobaczymy. Tu w ogóle piechota też, a jeden tylko doświadczony. 2 mamy. No zastanawiam się, czy to nam starczy. Ważne, żeby nam nie zniszczyli tego czołga, nie? Bo naprawdę pancer 4 jest super, ostatnio dała radę. Ale też Ruscy mieli spoko działo. Co byśmy jeszcze mogli, zastanawiam się. Mało punktów, mało, no ale to mówię, nawet jest może i ciekawiej. Ale powinniśmy jakoś, mówię, dać radę, no to jest obrona, nie? Wolałbym się Finami bronić, ale myślę, że to powinno starczyć. Jeszcze zastanawiałem się nad jedną piechotą, ale mamy 2 w sumie, jeszcze to Schwarzlose, więc bardziej to się obawiam pojazdów ich, ale to też ma niezłe chyba przebicie z tego, co pamiętam. No, nie tak źle, na te 28 spokojnie starczy. No mam nadzieję, że KWK nie będą mieli, bo by było dosyć ciężko, ale myślę, że na spokojnie. No dobra, to bez błędnego przedłużania jedziemy. No dobra, mamy wczytane. Chciałem też wam podziękować za liczne komentarze, naprawdę fajnie taka atmosfera rośnie, tak wyczuwalne to jest, jak tak piszecie, jeszcze jakby niektórzy pomiędzy sobą tam pisali, to już w ogóle, no bo mówię, niektórzy szukają ludzi do grania, myślę, że też znalazłoby się sporo ludzi. Dobra, który punkcik? Myślę, że może być i ten, akurat górka, tutaj z tej strony. Ładny widoczek, a tutaj zanim byśmy dojechali, to bardziej to widzę problematycznie. No to co, jedziemy czołg na środek. Bierzemy działeczko Boforsa. W ogóle Boforsa to byśmy mogli, żeby było szybciej, to przywieziemy go w ten sposób. Dobra. Okej. Bierzemy medyków. No naprawdę mamy tych jednostek mało. Ale przynajmniej się wyszkolą. Mam taką nadzieję. Tu też bierzemy ich. No i jeszcze jest też ciekawie, bo są masy tych Rosjan, a my tak naprawdę, no to mamy niewiele. I to też jest takie, nie wiem jak to by nazwać, ale ja zawsze lubiłem w historii, jak jakieś małe państwa walczyły z dużymi. I zazwyczaj te małe
dawały im w kość. Chociaż to nie zawsze. Ale jak spojrzymy na takie Prusy, albo właśnie Finlandię. Jeszcze w ogóle muszę wam powiedzieć, że myślałem, żeby na przykład, jakby nie wyszło jakaś tam kampania, a chciałem mieć dwie takie prowadzone na kanale, czy by nie zrobić na przykład serii, myślałem, ruskimi, gdzie byśmy mieli dużą już ekonomię, byśmy mieli dużo tych punktów, ale żebyśmy grali samą piechotą. To też wydaje mi się, że mogłoby być ciekawie. Moglibyśmy mieć tam oczywiście działa, moździerze, ampulomety i tak dalej. Byśmy zobaczyli, jakby to poszło. Ciągną to, dobra. No. I ciekawy jestem, jakby to wyszło. Oczywiście możecie śmiało pisać, jakie wy byście może chcieli kampanię. Też to uwzględnię. Bo ankietę, mówię, też bym zrobił. Tylko to już bardziej frakcją, ale a metodę to ciężko mi jest troszkę w ankiecie tam dać. Bardziej to już jest wasza strona od komentarzy, jak to wy byście widzieli. Było na pewno też ciekawiej, coś innego. Trzeba w ogóle usunąć te drzewa, teraz widzę. Dobra, sapli to niech jedzie tu. Bardzo też polecam do obrony, mówię, też muszę zrobić ten filmik wreszcie. Ale ciągle brak czasu mam niestety i ciężko jest to wiązać. Ale jest ten poradnik, mówię, cały czas, bo do obrony właśnie dużo rzeczy sobie to nazbierałem już, tak jak tam opowiadałem, nie pamiętam, w poprzednim odcinku. Ale ważne tam, najważniejsze rzeczy pospisywałem sobie po prostu. Dobra, moździerze, no możecie tutaj nawet być bardziej. A, no i bym zapomniał o tych tutaj ziomeczkach. Zastanawiam się, może byśmy im zbudowali o, na czołg taki okop. I weźmiemy sobie, ostatnio jestem fanem tych małych worków z piaskiem, bo akurat zauważyłem, że kucają ci żołnierze i lepiej są kryci. Jakiego tipa wam mogę sprzedać? Dobra, weźmiemy sobie tu ciężarówkę. A ci by było chyba lepiej, jakby tutaj byli, bo od razu by ciężarówka im dostarczała. No moździerze są bardzo ważne, powiem wam. Bez nich ciężko by było. No ciekawy jestem. O, a tu jeszcze są ziomeczki. To jest ta trójka, dobra. No tych też na razie tutaj damy. Zobaczymy, jak to będzie. No ostatnio mieli to te 28 z tego, co pamiętam. I mieli też działo 85, co mnie troszkę zaskoczyło. Dostało niestety 4, zginęło mi wtedy chyba. No i zobaczymy. Na samolot jestem, mam nadzieję, tutaj zabezpieczony. A w razie co, trzeba będzie po prostu brać wszystko, co się da, i żeby gdzieś tam na bok uciekali. Polecam też te bariery przeciwczołgowe, też się sprawdzają. O, weźmiemy coś takiego. Miałem też obrony za bardzo przeciwczołgowe jakieś. O, tu jest na przykład z pancerszerekiem. Niech on żyje jak najdłużej. Schowamy też sobie operatora, tam dowódcę. Dobra, no tu ładnie, ładnie, podoba mi się. Tak wzorowo. O, od razu. Elegancko. Weźmiemy sobie, zrobimy też, o kurczę, kuteczkę. Chciałem, ale ciężko mi jest połączyć. O, coś może w ten sposób. Nie tak prosto jest fajne zdjęcie zrobić.
Albo od boku. Tradycyjnie. Pyk. No. Zobaczymy. A jeszcze jak mnie ktoś pytał, jak się binduje, bo ostatnio jak odpisywałem, już mi się też mylą te przyciski. No to z tym. Z shiftem. Przytrzymuję shift i jakiś klawisz. Czy dwójkę, czy jedynkę, tam obojętnie. O, dobra, mamy to. Co wy tu możecie jeszcze mieć? Myślę, że spokojnie drugą tu warstwę. No, jaki zwinny ten Panzer 4. Mam nadzieję, że to nam będzie się opłacało. Okej. No. O, na początek się powinni skupić na tym punkcie. Dobra, bierzemy. O. Tu jakby w razie co z tej strony przyszli, to też weźmiemy. O, tu sobie przykucnie. Żebyśmy tutaj nie dostali przypadkiem, bo to też jakiś rikoszet i tak dalej. To nie są za fajne rzeczy. O, gdzieś już tam leci. Co tu mamy? O, Ruscy mają amerykański sprzęt. No proszę. Browninga do nas łupią. O, a tutaj już też czołg pojechał. T-60. Ale T-60 nie powinno być żadnym problemem dla nas. Już tam dostaje ten. To jest z tego, z Boforsa powinniśmy spokojnie ich rozwalić. Zdałby się snajperek i zwiadowca, ale też obejdzie się bez. No, na razie spoczko. Ładnie dostają. BA-10. O, też już dostało. No dobrze. No to były tutaj, pamiętam, dwie gwiazdeczki, więc może być różnie. Czasem jak przyciśnie wróg, to powiem wam, że naprawdę jest ciężko. Tu weźmiemy sobie jeszcze. Zastanawiam się, gdzie by tutaj jeszcze walnąć jakieś okopy, te, mówię, worki z piaskiem, żeby osłonić przeciwnika. Znaczy przeciwnika, mówię, nas. Dobra. A tutaj zostawili to, no proszę. Patrzę, czy oni mają jakieś Panzerfausty, czy coś. Szreki. Ale tak średnio. A, na nas się skupili, no proszę. Mamy B, a tu jest C. Ciekawy jestem, wiesz, bo to różnie też. O, ale wysyp widzę Rusków. Jakaś super piechota to nie jest. Mam nadzieję tylko, że snajpera nie będą mieli. O, właśnie, zapomniałem o tym Schwarzlose. Ale nawet powiem wam, że spoko się ustawili. Nawet tak przypadkowo, ale spoko. Zapomniałem o tym. Jak też macie za dużo tych jednostek, to ciężko jest to ogarniać, no. Tak jak macie mniej, to ja zauważyłem tak przynajmniej, że u siebie. Dobra. Tego ziomeczka tu. Piechota na razie tak schowana, no bo nie ma co ich tu do przodu brać, bo dostaną jeszcze z rikoszeta jakiegoś i nie będzie za fajnie. Na razie spokojniutko. Spacerek, jak ja to mówię. Ruskie. No jak kiedyś będę miał lepszy komputer, to może zagramy sobie na tym modzie, co zostają wszystkie jednostki na polu bitwy. To też fajnie wygląda. Mają 76. No proszę. Paniaczki, no. O kurde, i tutaj też widzę. Kupią. W ogóle zauważyłem, że chyba dodali coś takiego,
bo nie widzimy tych strzałek, powiem wam. Aż jestem zadziwiony. No bo nie widziałem, żeby... No dobrze, może... Będzie trudniej też. Oho, widzę, że ogniowy. Zobaczymy, ile w ogóle zabijemy. Pod tabem można to sprawdzać. Na razie ładnie 50 żeśmy wybili. Zero strat. Najbardziej to się cykam dużych armat i moździerzy. Ale serio, nie widać. Powiem wam, coś zmienili. Wcześniej to było chyba tylko na hotmodzie. No nic, będzie ciekawiej, bo teraz bardziej jest to nieprzewidywalne. Poziom trudności rośnie. Ale też jak będziecie grali na trudniejszym, to się szybciej nauczycie w tą grę grać. Przecież sam siebie nie uważam za nie wiadomo jak zdolnego w tą grę, ale pamiętam swoje pierwsze kampanie Niemców i Rosjan. A teraz to nie była ziemia. Wykorzystywanie jednostek i tak dalej jest kompletnie inne. Dużo żeście wy mnie sami widzowie nauczyli. O, no teraz widać. Teraz było widać. Nie wiem, czy oni byli gdzieś... Teraz widać te strzałeczki. Albo nie zauważyłem po prostu. Ale wiem, że na hot modzie na pewno w ogóle się nic nie wyświetla. Jak tam ammo? Już mamy dużo. Na razie bardzo ładnie. Lubię wzgórza jako obronę, bo po prostu jesteśmy na wysokości i mamy przewagę. No nawet tutaj ruskie nie potrafią zdobyć. A wcale tu przecież nie mamy... snajpera mają. Ale trochę za blisko. No ładnie. Na razie nawet moździerzy zbytnio nie mogliśmy wykorzystać. Moździerze i do ataku bezproblemowo się nadają. Zaraz myślę, że przyjadą albo nam walną jakąś chałubicę czy coś. Nie wiem jeszcze. Dałby się ktoś na zwiady. Wyślę tu jakiegoś ziomeczka. To kogoś bym wolał niedoświadczonego, no ale... Dobra. Zobaczymy, czy ktoś tu idzie, czy nie. Mieli lekką przewagę. Widzieć... Co tam się dzieje. Niech się chłop skryje, w razie co... Smołka ma. Finowie dużym minusem jest to, że nie mają smołków, powiem wam. To jest mega utrudniające. O, nie no, trochę to Ruscy mają. Najgorsze to jest ta armata. Ej, serio. Dużo małych działek mają. 45. Jak psów. DS. No, teraz się rzucili, powiem wam. Dobry nam się oficer, ale też szkoda pieniędzy. Niech się szkolą. Jak tylko to zdobędą, to się rzucą na nas. O ile to zdobędą w ogóle, bo coś im... Ale widzę, teraz dopiero wysyłają tutaj... Nie wiem, co to są za jednostki. Jeszcze po tych mundurach wszystkich nie kojarzę. 25 mm gaz, to nie jest fajne. Ale mówię, dobrze, że KWK nie mają. I jeszcze zanim myślę, że będą mieli, to my już też będziemy mieli może tego Boforsa 80, czy tam, nie pamiętam ile on ma tam. Ale coś koło tego. I wtedy będzie z nimi zabawa lepsza. No i będziemy musieli też zdobywać 3 punkty, powiem wam. Ale... Mówię, w razie co można jeszcze ciągnąć odcinki obroną samą. Jeśli nawet się przegra atak, oni też są silniejsi, prawda? Ale no... Zobaczymy. Jeszcze posiłki jadą. Dało nam 350 około punktów.
żeby wygrać. No cisną ci. O, znowu teraz nasi wygrywają, aż jestem w szoku. No tak, działami, wiecie, można się po prostu ukryć w okopach i tyle. Nic nam nie zrobią. Nie mają podjazdu. Tylko, że jak już to jest haubica, no to wtedy nie fajnie. No naprawdę? Skupili się na tym drugim punkcie. No tutaj jesteśmy przygotowani. W sumie to tylko mam 3 działa, nie? Plus tu Schwarzlose, które to wliczam. Tak jak mi pisaliście, słabe podobno to jest, ale... Wycięło 70 chłopa póki co. Chyba z tych wszystkich... No ładnie, nawet ich sporo, muszę przyznać. Na razie czołg najlepiej, bardzo dobrze, niech się chłopaki szkolą. Na chłopku to jest łatwiej akurat, tu macie z tym doświadczeniem. A tutaj ciężko mi jest powiedzieć. O, chłopie, nie wychodź. Kliknęło mi. Wsiadaj, wsiadaj. I tak czasem jest, że się skupią, jak mamy dobrą obronę. Jeszcze tak naprawdę to chyba mamy na jedynce, więc w ogóle to jest słaba obrona. Ale na trójce nawet pole minowe można mieć i tak dalej. Te szwarclozy też by były umieszczone. LKM-y i tak dalej. No, a nie zbieram sprzętu, no bo tak jak powtarzam się, po prostu takie sobie zasady, żeśmy ustalili, ale też mogę, mówię, w następnej kampanii już brać normalnie ten sprzęt. Kwestia, po prostu patrzę, co wy tam w komentarzach piszecie i tak dalej, bo chciałem, żeby to też było z wami współtworzone. No, minus 8, no. Myślę, że jeszcze tutaj spotkamy się z nimi. Chociaż zanim oni dociągną te działa, to myślę, że zwyciężymy. A, chyba nie uzupełnię im amunicji. O, amunicji jest i T28E, no proszę. On już jest lepszy. Bo ma 50 pancerza, 60 zwierzy i ten dodatkowy. Czyli pojawił się jakiś czołg. No średni, ale... Prawie, że ciężki, bo on jest też dosyć spory. Też przy KW to... Najbardziej niebezpieczne to KW2. Na taki okres jeszcze tutaj gry bym powiedział średni. Tam w okolicach, nie wiem, 12 do 15, 16, zależy też jak to, co wezmą ci rusty. Ale jak huknie 152 mm to nie ma co zbierać. Dlatego potrzebuję tygrysa mieć, żeby w razie co tym tygrysem móc zdziałać. Na tygrysa to tylko haubice i tak dalej. Chociaż też potrafią, mówię, zdziałać. No ten czołg to myślę, że będzie próbował nas tu zmiażdżyć. Ale liczę też, że będziemy szybsi. Ta pancer czwórka, no ale zobaczymy. W sumie wezmę... Już jednego ziomeczka, niech biegnie. Niech się ukryje, nie wiem, tutaj chociażby. Chociaż tu jest coś. Albo tu. Najpierw było go w okop dać, ale wiem, że wtedy go na bank bym stracił. Dobra, niech patrzy. Ukryje to z hitem, nie? Że patrzy chłop w koło, ale widoczność mamy, nie? No i co? Jedzie, nie jedzie. Też warto mieć lotnictwo, bo wtedy byśmy mogli sobie na spokojnie ich tu rozwalić część. Zamiast się schować, to no niestety. Już jedzie, dobra. Ale ładnie, pyk. Nie ma go, lesi. Dobra. I doświadczenie zbierają, przyda się to. Szybciej strzelali. Gdyby jeszcze, mówię, rozwalały się lepiej te budynki, to by było fajniej. Bo tutaj to akurat rozwalają, ale są takie budynki, gdzie nie da się nic z tym zrobić.
zamknięte idealnie. Mam nadzieję, że żaden rikoszet nam nie zniszczy tej ciężarówki. Ładny widoczek. By można było też kontrolować troszkę, albo jakieś im rozkazy, na przykład, żeby ta sztuczna inteligencja na przykład właśnie ruszyła do ataku i coś. O! No proszę, próbowali siąść. To dziwne zagranie. Też ta sztuczna inteligencja troszkę inaczej gra na wyższym poziomie. Mógłbym spróbować na hardkorze. Też. Tylko, że kwestia jakby to się potoczyło, ale już wtedy naprawdę granatami miotają. Są mega silni. Dobrze, ten Valor Mod też szybko zaktualizowali. To też ma duży plus. No kurczę, myślałem, że pojadą, że rozwalimy to T28E. Ale nie ma ich, powiem wam. Dobra, wezmę tego chłopa, zobaczymy. Zaryzykuję go tutaj, dam. Ale nic nie widzę, powiem. No nie ma, nie ma. Czasem też można usłyszeć, to też jest taki plusik, że gdzieś tam trochę cheat, powiedzmy, że to jest, bo gdzie to tak słyszeć wroga? Albo się na przykład drzewo rozwala, czy coś. Ale dziwne, skupili się na tym. Się trochę tak bidnie, bym powiedział, pod tym względem. No ale zawsze rozwaliliśmy to, to w ogóle odpalili i dostali. Ci w ogóle z jakimiś rękoma. What? Dziwne co jest. Dostali ruskie. Też zrobimy fotkę, bo śmiesznie to wygląda. No i co? No i nic. Powiem wam, że... Ale nie będę jechał na nich, bo nie chcę stracić pancer czwórki, bo tymi działami mogą spokojnie rozwalić. To nie jest tygrys. No i snajpera też. Snajper by się przydał, byśmy mogli zobaczyć, co tam w trawie piszczy. Ale bida, powiem wam, naprawdę. Jeszcze wruszymy tego chłopa. No i nic. Lipa. Muszę go powiedzieć. O, a jeszcze wracając do tych fińskich map, powiem wam, że moim zdaniem twórcy powinni właśnie się skupić może na jakimś takim dodatku z samymi mapami. Może gdzieś to też akurat by trafił mój materiał czy coś, ale powiem wam, że dużo ludzi chętnie by pograło na innych mapach, na przykład żeby był dodatek, nie wiem, ze 100 map, to by myślę, że dużo osób kupiło dla samych właśnie mapek. Bo ja na przykład w Finlandii kupiłem bardziej dla nowych map niż dla tej Finlandii, chociaż też się okazało, że jest super. Ale no... Naprawdę mapy robią wrażenie i widziałem, że wam też po komentarzach się podobają. No i jeszcze tam dużo przed nami, bo jak nawet patrzę na potyczce, sobie zobaczyłem te mapki, bardzo są fajne. To nawet nie zdążyłem wszystkich zobaczyć, naprawdę. No w szoku jestem, powiem wam, ludziska, kurde. No żeby nikt tu nie przyszedł, to jest mega dziwne. Jeszcze tu wyślę. Mam nadzieję, że nie dostaniemy z jakiegoś działa czy coś, bo... O! Jedzie, dobra. Ruszyli. Ruszyli, dobra. Możecie tu się wycofać. A ciebie, ziomek, gdzie ty jesteś? Już tutaj. Dobra. Niech się schowa, ten też niech się schowa. Ale jadą, dobra. Matko, zanim oni zajarzyli to, to normalnie szok.
Już dostali pyk elegancko. Bo forsik nawala. Ale z drugiej strony też jest plusik taki, bo sobie amunicję po prostu uzupełnimy. Na spokojnie. Tylko żeby nie przyjechać tych ludzi, to jest ważne. Dam ich na razie tutaj. Już sobie w pogotowiu naszykuję. Mam nadzieję, że przejdziemy przez to. A, haha, nie ma tak łatwo. Dobra, muszę jednak biegać tą. Ej. Bugi też ma ta gierka, nie powiem, różne. Się spotkałem z tym, że dziwnie się blokowała i tak dalej. Dobra, mam nadzieję, że mi nic się nie stanie. Chociaż jeszcze 60 punktów na razie, to ją trochę wycofam. No i nic, to tyle by wynikało na razie z tego ataku. O, jest, jeszcze strzałeczka. Nie wiem w ogóle dlaczego teraz, kiedy zostało 60 punktów. No ale dobra. Myślę, że oni po prostu siedzą z tymi działami i... Nie wiem, no już by dociągnęli, wydaje mi się. Tyle czasu minęło, że... Już wiedzą, że tu jest punkt. Już się nieraz tak też zdarzało, że wysyłali przed całym końcem samolot. To też wam powiem, że niezbyt za fajne to jest, ale... Dobra, chodź tu ziomek. Zobaczmy, czy ktoś tu jeszcze idzie, nie idzie. O, dobra, jednak mi się zmniejszył troszkę ten... Okej. Coś tam zadziałało. I co, 60 tych? Dobra, podjeżdżamy. Nie ma co, bo... Bo to owszem rozwalę, ale... Powinni śmiało wziąć z tego... Tego też... Tego... Też amunicji to mamy ponad 30 punktów. Najgorsze to jest, jak trzeba tak czekać. Już wolałbym rozwalkę jakąś, bo... Inaczej jest w ataku. W ataku zauważyłem, że jak już te strzałki się pokończą, no to już jest pokój, powiedzmy. Aczkolwiek to też różnie bywa. Nie wiem, ile oni mają tych sił i tak dalej, bo... Tam się zmierzymy z tym T28E, ale... No cóż. Ale, no mówię, taki plus jest, że żadnych strat nie mamy i będziemy mogli ataku bardziej przycisnąć. Nie wiem, ile co prawda punktów dostaniemy, ale... Już był taki atak, pamiętam, że dosyć ciężko było, ale... Może jakoś też na odległość się uda. Chciałyby się jakieś chałubice. Zobaczymy. I żeby ludzi nie potracić. To też jest ważna kwestia. O! Idą, idą, idą. No proszę. Coś teraz jakaś piechota, ale to... Na razie tu ukryje się. No i raczej nic z tego nie będzie. Bo to już nawet nie będę tego... Kończył, o, zamknij po prostu. Ładnie, bez żadnych strat. Bardzo spokojny meczyk. Utyczka. Ale wydaje mi się, że no, to nam się przyda, bo możemy sobie kupić coś fajnego. Mamy jeszcze ten etap wezwań. No, zostaliśmy. Tego nie czaję, o co im chodziło, ale żeśmy dostali mimo wszystko fajnie punkty. I teraz będziemy mieli atak. Nie wiem, być może na tej Rasputika. W tej mapce. Nana mi mapka. Mam chyba też. I mamy 6 punktów. No zobaczymy, w co tu damy.
To jest całkiem sporo. A może jakiejś artylerii czy coś też zobaczymy. A możemy też samoloty. Ale, a, no brakuje nam tutaj to też. Albo po prostu zagramy z tym, co mamy. Próbujemy jakoś to zrobić i po prostu będziemy mogli sobie już tygrysa kupić. I na obronie sobie tym zagrać. Sługa też możemy. A punktów mamy, och, tylko 1000. Ale żadnych strat przynajmniej takich nie mamy. Za 1000 punktów to i mogę kolejną pancer czwórkę. Ale, no mówię, będziemy się szykowali na tygrysa. Tygrys już kosztuje 1280 punktów. A tego tylko sprzedajemy za połowę ceny, także tak to wygląda. No dobra, no to co? Jeśli się podobało, możecie zostawić lajka. Zawsze mi się to przyda z rozwojem kanału. I widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Miłego weekendu. Hejka.